Samolot z polską delegacją wystartował z lotniska Okęcie z 30-minutowym opóźnieniem. Kiedy Tu-154 znalazł się w zasięgu białoruskich radarów, nawiązał kontakt z wieżą. DHS contact Minsk 118 correction 120125. To będzie... makabra będzie, nic nie będzie widać. DCMHS. Cargo. DCMHS. DCMHS, go ahead. Contact Minsk 120125. Bye. No właśnie, nic się nie dorobił. Polish Air Force 101, contact Minsk 118975. 118.975, Polish Air Force 101, thank you, goodbye. Bye. Do swidania się mówi. Przed lądowaniem trzeba przygotować kartę podejścia i wprowadzić dane docelowego lotniska do komputera pokładowego. Mogę kartę? Bardzo proszę. Procedura? Jeszcze nieznana. Dane do lądowania. Częściowo zapisane. TKS, mamy kurs 7-2, rodzaj pracy GPK. RW, nastawniki, RW. 100 metrów. Kurs pasa za chwileczkę. Paliwo? Około 11 ton do lądowania. Lotnisko w Mińsku śledzi aktualne prognozy pogody. Polish Air Force 101, for information at 06:11. Smolensk visibility 400 meters. Fog. Roger, Polish Air Force 101. Stewardesa Barbara Maciejczyk zagląda do kabiny pilotów. Basiu, nieciekawie, wyszła mgła. Nie wiadomo, czy wylądujemy. Tak? A jeśli nie wylądujemy, to co? Odejdziemy. Kontrolę nad kursem samolotu przejmuje wieża w Moskwie. Descending 3600 meters and contact 124,0. PLF 101, thank you, bye. Dowódco? Dowódco. Panie kapitanie, czy jak już wylądujecie... Czy ja mogę się spytać? Bardzo proszę. 3300, tak? 3600 metrów. Zgadza się. Będziemy mówić po rusku? To jest... Tak. Pamiętaj, w metrach. Jak 40 kilka minut temu w bardzo trudnych warunkach wylądował na lotnisku w Smoleńsku. No, witamy ciebie serdecznie. Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc to pizda tutaj jest. Widać jakieś 400 metrów około i na nasz gust podstawy są poniżej 50 metrów. Grubo. Temperatura plus 2, ciśnienie 7,45. 7,45. Warunków do lądowania nie ma. Dziękuję. No jeśli można, to spróbujemy podejścia, ale jeśli nie, nie będzie pogody, to odejdziemy na drugi krąg. A wyście wylądowali już? No, nam się udało w ostatniej chwili wylądować. No natomiast powiem szczerze, że możecie spróbować jak najbardziej. Dwa APM-y są, bramkę zrobili. Jeżeli wam się nie uda za drugim razem, to proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy, albo gdzieś. 101. Po próbnym podejściu wystarczy wam paliwa na zapasowe? Wystarczy. Zrozumiałem. Proszę o pozwolenie na dalsze zniżanie. Dobra, przekażę to Arkowi. Na razie, heja. 101, z kursem 40 stopni. Zniżanie 1500. No heja. Według regulaminu minimalna widoczność konieczna, by Tupolew mógł wylądować, wynosi 1100 metrów. Na ich oko jakieś 400 widać, 50 metrów podstawy. Ile? 400 metrów widać, 50 metrów podstawy. Nie, im się udało. Mówi też, że mgła. Panie dyrektorze, wyszła mgła. W tej chwili w tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść.
Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zajście, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Jak się okaże, to co będziemy robili? Paliwa nam tak dużo nie wystarczy do tego. No, to mamy problem. Możemy pół godziny powisieć i odlecieć na zapasowe. Jakie zapasowe? Mińsk albo Witebsk. W związku z silną mgłą obsługa lotniska w Smoleńsku przygotowała dodatkowe oświetlenie pasa, tak zwaną bramkę APM. Jesteś tam? Ale grubość tych chmur 400-500 metrów? Z tego co pamiętamy, na 500 metrach jeszcze byliśmy nad chmurami. A, na 500 metrach nad chmurami. Dobra, dzięki. A, jeszcze jedno. APM-y są oddalone od progu pasa jakieś 200 metrów. Dzięki. APM-y rozstawili. Od progu pasa 200 metrów. Spytaj, czy Rosjanie już przylecieli. A Rosjanie już przylecieli? Ił dwa razy odchodził i chyba gdzieś odlecieli. No, rozumiem. Dzięki. Słyszałeś? Fajnie. Przed lądowaniem załoga musi skalibrować wysokościomierze barometryczne, zgodnie z danymi, które podała wieża kontroli lotów w Smoleńsku. Według ciśnienia 7405 schodzimy. 500 metrów, polski 101. Jest 7-8. Robercik, ustawisz? Dziękuję. Polski 101, kurs 79. Kurs 79, polski 101. Na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej robić. Do 500 dostaliśmy zgodę, czyli do... Tak. Do wysokości kręgu. Do wysokości kręgu. Najgorsze tam jest, że jest dziura. Tam są chmury i wyszła mgła. Według komisji badającej przyczyny wypadku, 90 sekund przed katastrofą, podejście przebiegało prawidłowo. 8 na kursie i ścieżce. Podwozie, klapy wypuszczone. Polski 101. Pas wolny. Lądowanie dodatkowo 120. 3 metry. Dziękuję. Podchodzicie do dalszej, na kursie i ścieżce. Odległość 6. Dalsza. 400 metrów. Cztery na kursie i ścieżce. Na kursie i ścieżce. 300. 250 metrów. 250. 3 na kursie i ścieżce. Reflektory włączcie. 200. Włączone. 150. 2 na kursie i ścieżce. 100 metrów. 100. Pull up. 100. W normie. 90. Odchodzimy. 60. 50. Horyzont 101. 40. 30. Kontrola wysokości. Horyzont. 20. Pull up. Kurwa. Rain. Pull up.